półprzewodniki. Najpierw przypomnijmy sobie, jak wygląda struktura krystaliczna przewodników elektryczności. W ten sposób będziemy mieli punkt odniesienia, do którego będziemy porównywali strukturę krystaliczną półprzewodników. Otóż przewodniki elektryczności typu miedź, srebro, złoto są to kryształy. W kryształach obowiązuje określona hierarchia. Atomy danego pierwiastka wchodzącego w skład kryształu tworzą siatkę krystaliczną. Tworzą komórki elementarne, które można powielać, dodając do siebie i wypełniając w ten sposób całą przestrzeń. Nieważne, jak wygląda taka komórka elementarna. Ważne jest, iż atomy danego pierwiastka znajdują się wciąż w tych samych miejscach, drgając tylko. Natomiast jeśli chodzi o elektrony, to sytuacja wygląda w ten sposób, że elektrony walencyjne są stosunkowo słabo przyciągane przez macierzyste atomy, od nich odrywają się. I te elektrony, które opuściły swoje atomy, buszują w całej przestrzeni. Mówimy obrazowo, tworzą chmurę elektronów, morze elektronów. W jednych przewodnikach elektryczności tych swobodnych elektronów jest więcej, w drugich mniej. Analizując miedź, srebro, złoto, zaczynamy od tego przewodnika, w którym jest najmniej swobodnych elektronów, w srebrze więcej, a w złocie najwięcej. Opór elektryczny tych przewodników jest odpowiedni do liczby swobodnych elektronów. Najmniejszy opór płynącemu prądowi stawia złoto, ale wiemy, że cena złota jest bardzo duża. Atomy, które oddały elektrony walencyjne, stają się jonami. I siatka krystaliczna wygląda w ten sposób, że znajdują się w niej jony dodatnie pozbawione elektronów walencyjnych, to te kółka czarne z krzyżem w środku, jony dodatnie. I czerwone kropki ze znakiem minus to elektrony swobodne, oderwane od atomów elektrony walencyjne. Obowiązuje prawo Ohma. Natężenie prądu zależy wprost proporcjonalnie od przyłożonego napięcia. Im większe napięcie, tym więcej elektronów swobodnych podąża w określonym kierunku. Ta zależność obowiązuje jednak tylko w pewnym zakresie temperatur. Zazwyczaj mówimy o temperaturach pokojowych, bowiem duża część materiałów w temperaturach bardzo niskich traci opór całkowicie, stając się nad przewodnikami. No i wtedy oczywiście prawo Ohma nie obowiązuje. Z drugiej strony przy wysokich temperaturach mamy taką sytuację, że dostarczane ciepło ze wzrostem temperatury powoduje, że w pewnym momencie kryształ staje się cieczą. Oczywiście wówczas prawo Ohma też już przestaje obowiązywać. Niezależnie od tego, z której strony będzie plus, z której strony minus, to w zakresie temperatur pokojowych obowiązuje prawo Ohma. Zmienimy polaryzację, zmienimy plus na minus i dalej obowiązuje prawo Ohma. To, co się dzieje w przewodniku pod wpływem przyłożonego napięcia, nie zależy od kierunku tego napięcia, czy w lewo zmusza elektrony do ruchu, czy w prawo. Opór przewodnika rośnie ze wzrostem temperatury. Jak to można wytłumaczyć? Otóż wzrost temperatury to dostarczanie ciepła do przewodnika. I co to ciepło powoduje? Nie powoduje wyrywania elektronów i tworzenia nowych swobodnych elektronów, dlatego że energia wyjścia kolejnych elektronów w celu, żeby stać się swobodnymi, jest zbyt duża niż ta dostarczana z zewnątrz. W związku z powyższym, ta energia cieplna dostarczana do przewodnika jest pochłaniana przez jony siatki krystalicznej. I te jony zaczynają intensywniej drgać. Intensywniej drgający jon stawia
większą przeszkodę elektronom w przemieszczaniu się. Tak możemy w sposób najprostszy wytłumaczyć sobie to, iż opór przewodnika rośnie wraz z temperaturą. Zapamiętajmy to, bo porównywać będziemy z sytuacją półprzewodników, co się dzieje z ich oporem, gdy temperatura półprzewodnika rośnie. Należy z całą mocą podkreślić, że w przewodniku elektryczności nośnikami prądu elektrycznego są swobodne elektrony. Ładunki dodatnie nie przemieszczają się. Są to jony siatki krystalicznej, które drgają, znajdując się wciąż w tym samym miejscu. Drgają wokół swojego położenia równowagi. Punkt drugi. Struktura krystaliczna półprzewodników. Do półprzewodników należą krzem, germanium. Skupię się na krzemie. Otóż w przypadku siatki krystalicznej, w której występuje krzem, mamy taką sytuację, że komórka elementarna, jaką tworzą atomy krzemu, to czworościan. Cztery trójkąty ścianami. Za pomocą tych komórek elementarnych możemy ułożyć w przestrzeni cały kryształ. Ale ponieważ elektronów walencyjnych w przypadku krzemu jest cztery, to siatkę krystaliczną przestrzenną można przedstawić na płaszczyźnie. Widzimy to na tym rysunku. Każdy z atomów krzemu ma czterech sąsiadów, z którymi wchodzi w wiązania walencyjne, oddając swoje cztery elektrony najbliższym sąsiadom. I popatrz, ten środkowy krzem oddaje jeden elektron w wiązanie z tym krzemem od góry, drugie wiązanie tworzy z tym krzemem z prawej, trzecie z tym krzemem dolnym i z krzemem z lewej strony. Wszystkie wiązania są wypełnione. Nie ma nośników prądu elektrycznego, nie ma swobodnych elektronów. I jeśli do takiego półprzewodnika przyłożymy napięcie, z prawej strony będzie plus, z lewej minus, zmienimy plus na minus, będzie obowiązywać określone prawo opisujące przepływ tego prądu elektrycznego. Sytuacja się zmienia, jeśli zamiast tego środkowego krzemu wstawimy arsen. Arsen ma 5 elektronów walencyjnych. Daje cztery elektrony do wiązań z najbliższymi czterema krzemami, a ostatni piąty elektron jest niezagospodarowany. On staje się swobodny. Arsen dostarcza do siatki krystalicznej swobodne elektrony. To one będą nośnikami prądu elektrycznego. Taki półprzewodnik domieszkowy nazywamy półprzewodnikiem typu N. Negativus, negatywny, ujemny, a więc dostarczający do siatki krystalicznej ładunki ujemne, swobodne elektrony. Jeśli zamiast tego środkowego krzemu, czy też w tym drugim przypadku arsenu, wstawimy IND, sytuacja wygląda inaczej. Int ma 3 elektrony walencyjne. 3 elektrony daje do wiązań z trzema sąsiadami, a czwarte wiązanie z czwartym sąsiadem jest niepełne. Brakuje elektronu. W tym miejscu jest brak elektronu, jest dziura. Jeśli brak elektronu, to miejsce wykazuje nadmiar ładunku dodatniego. Dodatni. Pozytywus, pozytywny półprzewodnik typu P. W dalszych rozważaniach będziemy trochę prościej przedstawiali półprzewodniki. Mianowicie zamykamy zdjęcie dotyczące czystego półprzewodnika krzem. Zostają nam te dwa. Półprzewodnik typu N będziemy przedstawiali bez rysowania tych wiązań między atomami. Występują w nim donory, arsen i swobodne elektrony. Ile jest swobodnych elektronów? Tyle, ile do danej domieszki wprowadzono atomów arsenu.
zamykamy to i półprzewodnik typu P. Nie rysujemy znowu tych wiązań, ale rysujemy za to akceptory, jony indu i dziury, które są nośnikami prądu elektrycznego. Fabryka, w której produkowane są diody półprzewodnikowe, dostaje takie dwa elementy. Półprzewodnik typu N i P. I jak wygląda konstrukcja, budowanie diody półprzewodnikowej? Otóż w tej fabryce następuje zetknięcie tych dwóch elementów. Przyjrzyjmy się stykowi półprzewodnika N i P. Co tu się dzieje? Znajdują się w pobliżu siebie elektrony i dziury. Następuje rekombinacja. Z tej warstwy, z cienkiej warstwy styku, elektrony, część elektronów przechodzi, zapada się w dziury, dziury przechodzą na drugą stronę, utylizując, że tak się wyrażę, elektrony. Po pewnym czasie ustala się stan równowagi, który objąłem tutaj tymi dwiema liniami przerywanymi. Mamy warstwę półprzewodnika N, w której jest brak nośników prądu i warstwę półprzewodnika typu P, gdzie też jest brak nośników prądu elektrycznego. Warstwa N w związku z powyższym ma potencjał dodatni, a warstwa P uzyskuje potencjał ujemny. I mamy tutaj warstwę zaporową. Jak szeroką? Zależy to od tego, jakie półprzewodniki domieszkowe zostały wzięte, ile w jednym, w drugim jest donorów, akceptorów. Ustala się stan równowagi. Zaczyna brakować mi miejsca na ekranie, w związku z tym usuwam część, zostawiam tę diodę, przesuwam ją do góry, pomniejszając wymiary i zauważ taką rzecz. Mając złącze NP, jeśli przyłożymy napięcie do tej diody w taki sposób, jaki pokazuje ten drugi rysunek, to zauważ taką rzecz. Z prawej strony potencjał dodatni będzie wpychał dziury do warstwy zaporowej, a z lewej strony potencjał ujemny będzie wpychał elektrony do warstwy zaporowej. W wyniku tego szerokość warstwy zaporowej maleje. Potencjał dodatni półprzewodnika typu N maleje i maleje również potencjał ujemny, rośnie potencjał ujemny półprzewodnika typu P. W warstwie zaporowej ustala się taka bariera potencjałów. Zmalała ona w stosunku do sytuacji początkowej. Jest to kierunek przewodzenia diody. Takie podłączenie potencjału dodatniego i ujemnego z zewnętrznej siły elektromotorycznej. Na schematach obwodów elektrycznych, w których występuje dioda, diodę przedstawiamy w ten sposób. Możemy zapomnieć o plus, minus, bowiem ten trójkąt obrazuje, pokazuje nam, że w tym przypadku konkretnym kierunek przewodzenia jest taki, jak wskazuje ta strzałka. Jest to kierunek przewodzenia prądu przez diodę. Jeśli natomiast przyłożymy napięcie do złącza NP przeciwnie niż przed chwilą, to zauważmy, co się dzieje. Dziury są ściągane przez potencjał ujemny w prawo, elektrony przez potencjał dodatni w lewo. Bariera potencjałów to pole wolne od nośników prądu elektrycznego poszerza się. Mamy więc różnicę potencjałów, jaka się ustaliła na złączu. Potencjał dodatni półprzewodnika typu N wzrósł, a potencjał ujemny półprzewodnika typu P zmalał. W efekcie mamy taką sytuację, że bariera potencjałów ulega poszerzeniu w stosunku do pierwszego rysunku i do drugiego. Znaczy to, że płynący prąd elektryczny w tym obwodzie będzie napotykał warstwę szeroką, gdzie jest brak nośników prądu elektrycznego. Objawiać się to będzie jako wzrost oporu. Ten kierunek minus plus jest to kierunek zaporowy.
przypadku złącza NP zależność natężenia prądu od przyłożonego napięcia wygląda tak. Mówimy, że jest to ta krzywa, jest to charakterystyka prądowo-napięciowa diody. Zwróćmy uwagę, że tu krzywa rosnąca do góry i natężenie przedstawiłem w miliamperach. W kierunku zaporowym natomiast przy tych samych napięciach natężenie prądu będzie rzędu mikroamperów. Mili jedna tysięczna, mikro jedna milionowa. Gdybym tu nie napisał, że natężenie wyraża w mikroamperach, to ta krzywa w lewą stronę biegnąca by pokryła się prawdopodobnie całkowicie z osią napięcia. W związku z tym wyraźnie zaznaczyłem, że tu natężenie jest wyznaczane w mikroamperach. Dla złącza NP opór maleje ze wzrostem temperatury. Dlaczego? Dlatego, że jeśli temperatura rośnie, rośnie temperatura diody, wówczas do siatki krystalicznej dostarczana jest energia cieplna, która powoduje wyrywanie kolejnych elektronów, dziur, powstawanie dodatkowych nośników prądu elektrycznego. Pojawienie się większej ilości nośników prądu na tym złączu NP objawia się tym, że maleje opór tego złącza. Przypominam, że w przypadku przewodnika opór rośnie ze wzrostem temperatury. Dioda półprzewodnikowa LED, czyli emitująca światło, light emitting diode. Otóż okazało się, że istnieją półprzewodniki zbudowane na bazie różnych związków chemicznych, które tworząc diodę po przepuszczeniu prądu elektrycznego emitują światło. Emitują światło o różnej barwie. Wiemy, powinniście wiedzieć o tym, że nasze oko, jeśli dwa źródła światła o różnej barwie są blisko siebie, nasze oko nie odróżnia jednej barwy od drugiej, tylko widzi barwę wypadkową. Okazało się, że mając trzy barwy podstawowe, RGB, czerwony, zielony i niebieski, można, manipulując natężeniem tych trzech źródeł światła, otrzymać barwę wypadkową, którą będzie widzieć oko, każdą znajdującą się w widmie światła białego. I od razu wykorzystano to zjawisko wcześniej przed diodami LED w telewizji. Tam mamy piksele malutkie. Siedzisz w odległości kilku metrów, nie widzisz piksela świecącego na barwą zieloną, czerwoną, niebieską, ale widzisz barwę wypadkową. I to wykorzystano w przypadku diod LED. Wielkie telebimy składają się z małych diod, jedna obok drugiej. Jedna świeci barwą zieloną, druga czerwoną, a trzecia niebieską. A ty widzisz barwę wypadkową. Podkreślenie, że chodzi nam o diodę LED na schematach obwodów elektrycznych wygląda w ten sposób. Te dwie strzałki mówią, że jest to dioda emitująca światło. No i na koniec zatrzymaj sobie film i popatrz, jakie zalety mają diody LED. Dlaczego one tak rozprzestrzeniają się w naszym życiu?